Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, polityczny głos w twoim domu. Kurczę, słuchajcie! Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, polityczny głos w twoim domu. Moi drodzy, wybory i po wyborach, myślę, że na chłodno można sobie o tym porozmawiać. Ja przynajmniej postanowiłem zrobić tego audiologa. Jak wiecie, wróciły audiologi na kanał. No i oprócz takich ogólnych, warto też co jakiś czas, myślę, zrobić taki o tym, co to się dzieje na świecie albo co to się dzieje w Polsce. No teraz mieliśmy bardzo gorący okres, więc pora go podsumować, pora wydać jakąś opinię, posłuchać, poczytać tego, czy wy się z tą opinią zgadzacie, czy też się nie zgadzacie. No i cóż, w późniejszym terminie, no niestety nie ucieknę od materiału na temat Stanów Zjednoczonych, bo to, co tam się dzieje, to po prostu dla mnie jest niezrozumiałe zupełnie, zwłaszcza w kontekście tego, że Stany Zjednoczone stawiamy jako najlepszego naszego sojusznika, więc powstaje pytanie takie, jeżeli Stany nie potrafią sobie same ze sobą poradzić, to ciekawe, czy poradzą sobie z pomocą ewentualną dla Polski. Ale dzisiaj o wyborach. Moi drodzy, o wyborach. Kampanie prezydenckie za nami. Ja szczerze mówiąc za bardzo się tymi kampaniami nie interesowałem, tylko tak wybiórczo, dorywczo trochę. Nie jestem jakimś człowiekiem zaangażowanym politycznie bardzo mocno, ani zacietrzewionym politycznie w jakąkolwiek stronę. Aczkolwiek swoje typy miałem i swój głos ważny dwukrotnie oddałem. Zacznijmy, moi drodzy, od pierwszej tury wyborów. Pierwsza tura wyborów to typowa sytuacja właściwie, w której pojawiło się dwóch kandydatów. Wiadomo było, że ci dwaj przejdą do następnej tury i jeszcze kilku innych, w tym kandydat mój, na którego zagłosowałem, tak jest, nigdy nie pomyślałbym, że zagłosuję właśnie na tego człowieka, mianowicie na pana Bosaka. Pierwszy swój głos oddałem na Bosaka, nie dlatego, iż chciałem, żeby wygrał te wybory, czy też chciałem, żeby przeszedł do drugiej tury, bo uważałem, że to jest za wcześnie. Po prostu chciałem panu Bosakowi dać sygnał, żeby czasem nie przyszło mu do głowy rezygnować. I teraz troszeczkę usprawiedliwię się niejako. Wytłumaczę wam, dlaczego oddałem w ogóle na niego głos. Otóż, tak jak nie interesowałem się w ogóle tymi przemówieniami polityków, kandydatów i tak dalej, bo tam jest zawsze wodoleństwo najwyższych lotów i to niezależnie od partii, niezależnie od przekonań i tak dalej, tak tym razem ktoś z was w komentarzach mi napisał, że posłuchaj, Hallak, co ma do powiedzenia Bosak. Otóż Bosak był kojarzony przeze mnie z tą słynną Młodzieżą Wszechpolską, albo ONR-em właśnie, właściwie to ONR-em. Nie za bardzo sympatyzuję z tego typu ugrupowaniami. Taka skrajność moim zdaniem nie jest dobra dla żadnego kraju. Absolutnie skrajności nigdy dobre nie są. No ale skoro przeczytałem właśnie ten komentarz, postanowiłem wysłuchać jakiegokolwiek wywiadu, pierwszego lepszego, jaki wpadł mi w oko, Bosaka. No i powiem szczerze, że bardzo mile mnie gość zaskoczył. To wręcz byłem zszokowany, kiedy dziennikarz zadawał na pewno nie pytania ułożone pod niego i na pewno to nie była ustawka, jak miało to miejsce w przypadku dwóch pozostałych kandydatów, tych, którzy wzięli udział w drugiej turze wyboru. To było żenujące przedstawienia, ale do tego jeszcze dojdziemy. Otóż dziennikarz wydawało mi się, że był albo neutralnie nastawiony, albo wręcz przeciwnie. Na pewno nie był pro-bosakowcem, że tak powiem. No i Bosak nie dość, że był merytorycznie bardzo dobrze przygotowany, to jeszcze wręcz powiedziałbym, że zaginał chwilami tego dziennikarza, który wyraźnie otrzymywał odpowiedzi nie takie, jakich się spodziewał i był co jakiś czas wytrącany z rytmu.
bardzo mi się to spodobało i pomyślałem sobie, skoro tak dobrze bawiłem się przy tym właśnie wywiadzie, no to obejrzę jeszcze kilka innych wywiadów z Bosakiem. Oczywiście problem z oglądaniem kilku wywiadów polega na tym, że kandydat odpowiada tak, no odpowiada na to, o co go pytają, tak? A pytania zazwyczaj są te same, kurka wodna, no. Nikt nie potrafił wymyśleć, znaczy nikt, no przesadziłem tutaj, na pewno kogoś bym uraził, ale mało dziennikarzy tak zwanych, to jest też w ogóle temat na oddzielny materiał, czy ilu ludzi z telewizji i różnych rozgłośni radiowych można w ogóle przypiąć im tą łatkę dziennikarza, a ilu propagandzisty, tak? Słuchajcie, Bosak wyszedł mi na gościa, który jednak chyba z tego ONR-u trochę się otrząsnął, albo cały ONR może się trochę zmienił. Kojarzyłem go, poważnie wam mówię, z jakimś takim skrajnym nacjonalizmem. No, faszyzmem to nie powiem, bo to już by było przegięcie, ale takim skrajnym nacjonalizmem, który naprawdę nie jest dobry dla żadnego państwa. Tymczasem wyszedł na gościa, oczywiście konserwatywnego, bardzo konserwatywnego i nie ze wszystkim się z nim zgadzam. Natomiast wyszedł na gościa takiego bardzo trzeźwo myślącego, dynamicznego, do którego świat należeć w przyszłości może. Naprawdę. I o ile uważam, że tym razem, gdyby jakimś cudem w ogóle wygrał Bosak, to nie byłoby dobre. On jeszcze nie jest, wydaje mi się, na to gotowy. Ponieważ tu też mam taki minus, znaczy nie wiem, czy to wszyscy odczytałem jako minus, ale wydaje mi się, że ten Bosak jest wręcz zbyt, kurczę, idealny na stanowisko prezydenta. Oprócz tam wad, które ma, wiadomo, ale on jest tak dobrze przygotowany do rozmów, że ja się nie dziwię, iż kandydaci, zwłaszcza pan nowy nasz prezydent, nowy stary prezydent Andrzej Duda, raczej chyba unikał konfrontacji, bo poległby w dyskusji z Bosakiem po prostu z kretesem. To jest coś niesamowitego, co by Bosak z nim zrobił. Pominę pseudo-debatę wyborczą w naczelnej propagandzie Polski, czyli TVP. Pominę to, słuchajcie. O tym jeszcze troszeczkę wam powiem. To nie była debata wyborcza, umówmy się. To było spotkanie kandydatów, którym zadano z góry ustalone pytania pod pana Andrzeja Dudę. To chyba, nie wiem, nawet super zwolennik Andrzeja Dudy wie o tym. No bo tego się nie da po prostu odzobaczyć. No, bardzo żałuję, że nie było takich debat merytorycznych, gdzie na przykład kandydaci sobie mogliby tylko, nie od dziennikarzy, tylko sami siebie, żeby zaczęli wypytywać. To by było coś interesującego i uważam, że Bosak tutaj, no, mógłby zagiąć wszystkich praktycznie z tych kandydatów. Co było dziwne. No i dzięki temu właśnie u mnie taki obraz trochę się zrodził kandydata tak jakby wydrukowanego, takiego dokrojonego idealnie. Znaczy za idealnie to wszystko jest. To tak wygląda, jakby on był po prostu, no nie wiem, jak to określić, kurczę, taką polityczną maszyną jakby. Co nie znaczy, że nie da się go zagiąć oczywiście. Zresztą, tak jak mówię, nie zgadzam się z Bosakiem w wielu sprawach, między innymi w sprawach religijnych, w które on bardzo tam dąży. Nie uważam, że państwo połączone powinno być z religią. Uważam, że to powinno być rozgraniczone, że wyznanie lub też brak wyznania to jest osobista sprawa każdego mojego rodaka. Nie interesuje mnie naprawdę za bardzo, czy mój sąsiad jest świadkiem Jehowy, czy jest ateistą, czy też jest muzułmaninem, czy jest katolikiem. To mnie tak naprawdę nie interesuje. Oczywiście możemy sobie porozmawiać, gdyby był na przykład muzułmaninem. Bardzo chętnie bym porozmawiał na ten temat z nim. Natomiast kompletnie dla mnie to nie ma znaczenia. A już na pewno nie ma znaczenia w ocenie jakiegoś gościa. No, Bosak niestety idzie w tę stronę
takiej jakby tradycji. No tam jeszcze bardzo optuje za tą ochroną życia niepoczętego, co z czym też do końca się nie zgadzam. Uważam, że jednak rodzice powinni decydować, a nie państwo powinno tutaj o czymkolwiek decydować. Ale to są takie sprawy. No nie wygrał, więc zostawmy już Bosaka. Słuchajcie, dałem mu głos. Miał tam tych głosów chyba z 8%. Niech to mu da do myślenia, żeby się nie wycofywał. Wydaje mi się, że w przyszłości Bosak powinien jeszcze o urząd prezydenta się ubiegać. Myślę, że byłby dobrym prezydentem, naprawdę. Myślę, że byłbym dobrym prezydentem i przede wszystkim niesterowalnym w takim znaczeniu, w jakim będzie obecny, jest obecny prezydent. No, ale idziemy dalej, przecież do drugiej tury wszedł oprócz pana Andrzeja Dudy, który był stuprocentowym moim zdaniem kandydatem na drugą turę, pan Rafał Trzaskowski, który wszedł nagle do, jak wiemy, bo najpierw była pani Kidawa-Błońska, postać jak dla mnie, nie znam tej kobiety, ale jak dla mnie był to kandydat dosyć nijaki niestety. Trzaskowski to już zupełnie inna pala kaloszy. Zupełnie, to tam w ogóle nie ma co porównywać. No i oczywiście należało wybrać pomiędzy Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim. W drugiej turze wyborów ja głosowałem na Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście teraz każdy z was mógł wybałuszyć oczy, jak to jest możliwe, że z Bosaka ktoś przeskakuje na Trzaskowskiego. Jak to jest możliwe? Słuchajcie, już wam wyjaśniam. Troszeczkę więcej oglądałem rzeczy związanych z wyborami po ogłoszeniu drugiej tury. I między innymi trafiłem na wystąpienia obu panów. Rafała Trzaskowskiego, Andrzeja Dudy. I niestety ja jestem w stanie wybaczyć wszystko, wybaczyć, tolerować powiedzmy wszystko, ale nie próbę skłócenia narodu. To jest największe przestępstwo, jakie polityk może popełnić. Bo to, że polityk tam będzie, wiadomo, idzie po władzę, że chce się nachapać, że coś tam, to że ktoś nim steruje na przykład, że jakieś grupy za nim stoją, bo za oboma tymi panami jakieś tam grupy stoją, prawda? To jest oczywiste, to jest w każdym kraju, słuchajcie, od tego się nie uniknie. Nigdy nie będzie kandydata, nigdy nie będzie prezydentem człowiek, za którym nikt nie stoi. Umówmy się. Czegoś takiego nie ma, nie istnieje. Natomiast to, że Polak potrafi jechać na jakiejś takiej fałszywej dumie narodowej i nastawiać jednych Polaków, tych dobrych, na drugich Polaków, tych złych, którzy właściwie to Polakami nie są, na to mojego przyzwolenia i wybaczenia nie będzie. Po prostu na to się zgodzić nie mogę. Zaczęło się to całkiem niedawno od zobaczenia pewnego spotu wyborczego. Jak zobaczyłem ten spot wyborczy, to pomyślałem sobie, że albo to jest jakiś prank, typu, że ktoś sobie założył fałszywe konto i zrobił taki spot, po prostu wrzucił to do internetu, no bo na tym YouTubie, w internecie to już takie rzeczy, słuchajcie, się zdarzają, że to było całkiem możliwe. Natomiast zrobiłem research i to był autentyczny spot wyborczy kandydata na prezydenta Polski. No i niestety to już przelało totalnie czarę goryczy. Moi drodzy, ja wiem, że nastawienie jednych na drugich zadziałało i że to nastawienie, no nie wiem, to niektórzy mówią, że to jest taki znak naszych czasów, że teraz tak będą właśnie wyglądały wybory, że żeby zdobyć wyborcę, trzeba uderzyć w strunę na przykład patriotyczną i powiedzieć mu, że ty jesteś mądry, bo wybierzesz mnie i jesteś prawdziwym Polakiem, a tamten wybiera tamtego, bo tamci to są Niemcy, Ruski albo Żydzi, chociaż nie, Żydzi tutaj już nie mieszajmy, bo to jest oddzielna sprawa słynnego artykułu, słynnej ustawy. Ale właśnie to o to chodzi. Mówić, że tamten to
jest niedobrym Polakiem. To ty jesteś dobrym Polakiem. I wiecie co? Nie wiem, czy oni pomyśleli o tym, czy nie pomyśleli, sztaby wyborcze w ogóle, ludzi, którzy to wszystko organizowali, że to nie zniknie teraz po wyborach. To nie ma tak, że wygrał pan Andrzej Duda albo wygrał pan Rafał Trzaskowski i teraz już wszystko wróci do normy i będzie elegancko. Nie. Podziały, które zostały ustanowione w tych wyborach, one już z nami zostaną. Naprawdę. To już z nami zostanie. Nie godzę się też na to, żeby kupować głosy. Ja tego po prostu nie cierpię. Natomiast też się dziwię, zwłaszcza starszym ludziom, którym na przykład obiecano albo dano tą 14, czy tam 15, czy 16 emeryturę i oni w zamian za to oddają swój głos. To nie powinno tak być, to nie powinno tak funkcjonować. Albo jak ktoś dostał jakiś tam dodatek czy coś i już mówi, o, ci dali, a ci nie dali, więc zagłosuję na tych, którzy dali. Wydaje się to logiczne, prawda? Ale z punktu widzenia dbałości o państwo to nie jest logiczne. Bo państwo, rząd ma za zadanie zbierać podatki od nas. Okej, my mamy to płacić. Ale nie zbierać po to, żeby je rozdawać, tylko zbierać po to, żeby ulepszać państwo, tak? Czyli jeżeli zbieramy podatków 5 miliardów, to na przykład kupujemy za to, nie wiem, batalion czołgów, który jest potrzebny wojsku, a nie rozdajemy to ludziom. Po prostu, no. Rozdawnictwo tak naprawdę jest fajne, ale ono do niczego na dłuższą metę dobrego nie doprowadzi. Na przykład do tego nie doprowadzi, że już żaden polityk się z tego nie wycofa. Każdy polityk, którego będziemy wybierać, już będzie za tymi dotacjami, bo inaczej nikt go nie wybierze. Znaczy nikt, to też nie powinienem używać takiego słowa. Słuchajcie, wygrał pan Andrzej Duda, więc pan Andrzej Duda jest moim prezydentem na najbliższe lata. Od tego absolutnie się nie da uciec. No i nie wolno tego robić, po prostu. Jest to mój, jest to wasz prezydent teraz. Będzie reprezentował nas na arenie międzynarodowej. Będzie dbał, mam nadzieję, jak najlepiej o nasze interesy. W momencie, kiedy jesteśmy przed oddaniem głosu, możemy sobie tutaj psioczyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak już zostało wybrane, demokratycznych wyborach, czyli większość naszych rodaków, niewielka większość, ale jednak większość zagłosowała za tym, że lepszym prezydentem dla Polski będzie Andrzej Duda. Należy to uszanować, ja to szanuję i pan Duda moim prezydentem jest. Aczkolwiek, tak jak mówię, pewnych rzeczy nie da się już odzobaczyć i jest mi zwyczajnie przykro, że taki spokojny prezydent jak Andrzej Duda, bo on mi tak jak patrzę na niego, to jest taki spokojny misio, taki spokojny człowiek naprawdę stonowany, tak mi się wydaje i nagle nie sądzę, żeby to był jego pomysł. Wydaje mi się, że albo partia, która za nim stoi, albo wręcz jego sztab wyborczy doradził mu, że taka kampania będzie dla niego najlepsza i on niestety się na to zgodził. No i rzeczywiście wygrał wybory, więc powiedzmy było to skuteczne, ale czy ta cena, którą teraz będziemy płacić, czyli skaczemy sobie do gardeł, słuchajcie, politycy się z nas śmieją tak naprawdę. My skaczemy sobie do gardeł i na pewno, pewnie w komentarzach pojawi się jakiś ktoś albo ktosie, co zaczną skakać. I to właśnie politykom o to chodzi. Oni na tym budują swoją siłę. Na niechęci naszej, czyli Polaka do Polaka. Nie Polaka do Niemca, czy Polaka do Ruska, tylko Polaka do Polaka, bo wszyscy jesteśmy Polakami. I też ten cały temat LGBT, który się pojawiał tam ciągle, że no po prostu to żenujące sprawy. Kurczę, aż mi głupio o tym mówić, ale jak tam ksiądz na przykład mówi, że tutaj jak Trzaskowski wygra, to chcecie, żeby pedały były w szkołach i tak dalej. To jest tak żenująca sprawa po prostu, kurka, to aż uszy i oczy od tego więdną, no.
temat, słuchajcie, LGBT nie powinien istnieć w ogóle w debacie wyborczej. Ktoś jest innej orientacji seksualnej i niech jest. No, jakie to ma, kurczę, znaczenie, no? Dopóki ktoś wam nie wkłada ręki w majtki, to jakie ma dla was znaczenie, jakiej orientacji seksualnej jest wasz rozmówca, sąsiad, kumpel z pracy, czy nie wiem, ktokolwiek, no taksówkarz, z którym jedziecie gdzieś. To nie ma znaczenia. Temu tematowi poświęca się za dużo w ogóle w różnych felietonach, w różnych wywiadach, artykułach, za dużo miejsca. Tego tematu powinno nie być. To powinno być najzupełniej normalne. Co innego natomiast temat na przykład adopcji dzieci, któremu ja jestem przeciwny, przez pary homoseksualne. Jak najbardziej jestem temu przeciwny. Co innego wejście tego do szkół, czemu też jestem przeciwny. Ale z drugiej strony też jestem przeciwny religii w szkołach. Albo może inaczej. Jestem za tym, żeby w szkołach był przedmiot o nazwie na przykład religia, ale nie ma na świecie jednej religii, moi drodzy. Religia to nie oznacza Rzym i papież i kościół rzymskokatolicki. To nie jest synonim słowa religia. Jeżeli miałaby być religia w szkole, to ja bym chciał, żeby moje dziecko, gdybym miał takie, uczyło się o wszystkich religiach i żeby nie prowadził tego ksiądz, który zawsze będzie w jakimś stopniu optował za swoim kościołem, tylko żeby to zupełnie inna osoba dowolnego wyznania prowadziła i żeby młody człowiek, młode dziecko, żeby on się dowiedział w szkole, że istnieje wiele opcji, wiele wyznań, żeby się on dowiedział, jakie są charakterystyczne założenia danych religii, czyli o buddyzmie, o muzułmanach, czyli o buddyzmie, o islamie, o kościele prawosławnym, czym się różni od innych kościołów. Kurczę, to naprawdę, no wtedy ten człowiek młody, chociaż nie wiem, od którego, no to też trzeba było zdecydować, od kiedy w ogóle młodemu dziecku należy zaprzątać tym głowę. No bo do pewnego momentu to jest rola rodzica, prawda? Tylko że rodzic zawsze dziecko tak jakby indoktrynuje. Mimowolnie oczywiście to się dzieje, no ale jeżeli wychowujecie się w rodzinie świadków Jehowy, jeżeli ktoś jest dzieckiem w rodzinie świadków Jehowy, to automatycznie jest już przydzielany do tej grupy. To samo, jeżeli ktoś jest w rodzinie, w której jest wszyscy są ateistami, to automatycznie będzie nastawiany właśnie w tę stronę, prawda? No to tego już od tego nie uciekniemy. I to nie wiem, czy w ogóle można by było, bo jeżeli rodzic wierzy w Boga na przykład, tak? No to jak mógłby nie przekazać tej wiedzy swojemu dziecku? Jeżeli ktoś z was naprawdę wierzy w Boga, ma syna, córkę, no to absolutnie chyba nie należy się dziwić temu, że chce wychować swoje dziecko właśnie w tym duchu. Natomiast fajne by było, gdyby jeżeli już szkoła ma coś tutaj do rzeczy, to żeby przedstawiła te alternatywy nawet w formie naukowej, prawda? No tylko w formie naukowej. Dobra, bo troszeczkę zeszłem z tematu. Także na koniec tego materiału jest dla mnie tylko jeden plus wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta Polski. Jest to plus bardzo duży. Otóż w tym momencie nie będzie mógł nikt powiedzieć, że prezydent rzucał kłody pod nogi rządu i dzięki temu, jeżeli jest źle, to jest źle przez prezydenta. Już się tego nie da zrobić w tym momencie. Mamy partię rządzącą, z którą się część z was zgadza, część nie. Mamy teraz prezydenta i prawdopodobnie prezydent, mimo jakichś tam PR-owych zabiegów, że niby opór stawia, no będzie wykonywał polecenia płynące wiadomo z jakiej piętrówki. Czy to dobrze, czy to nie?
I ja to dopiero ocenię za kilka lat. Teraz nie ma co oceniać właściwie. Natomiast znamienne jest to, że trzeba w tym momencie gwałtownie szukać jakiegoś nowego wroga dla tego już bardzo bojowo nastawionego społeczeństwa. Czyli jakieś wytłumaczenie musi być. Ktoś winę musi ponieść. No, już nie da się jechać 10 lat na tym, że jest wina Tuska, tak? No, nie da się już na tym. Chyba, że wróci jegomość do Polski na białym koniu, tak jak to niektórzy przedstawiają, i rzeczywiście znowu zacznie mieszać. To jest możliwe, jak najbardziej. Ale jeżeli nie wróci, no to trzeba już dać temu społeczeństwu nowego wroga. Niestety, nie wiem, co to będzie w tym momencie. No prawdopodobnie na krótką metę da się wszelkie niepowodzenia rządu zrzucić na koronawirusa. I to nawet jest logiczne, tak? No ale jak już się z tym uporamy, to trzeba będzie kogoś znaleźć. Jakiś taki element niechciany znów może być. No nie da się chyba wiecznie wmawiać ludziom, że nas Niemcy chcą przejąć, zająć Polskę, Niemcy chcą. No kurka, no ludzie, no chyba już się nie da. No to my dostaliśmy sporo terenów niemieckich, tak? Mamy przecież po II wojnie światowej. Jestem ciekawy, co to będzie teraz. Co to będzie za odkrywczy element teraz na piedestale. No bo Trzaskowski, no to już chyba, ja nie wiem, co teraz z tym Trzaskowskim. Czy on wróci do polityki, czy też nie. Bardzo się dziwiłem zresztą, że wystawili akurat Trzaskowskiego, bo był lepszy kandydat, ale być może schowali tego kandydata na kolejne wybory. I tak Trzaskowskiemu bardzo dobrze się, jak widzę, powiodło w tej kampanii, bo tutaj oglądam teraz TVP Info, bo odpaliłem sobie, i jest 48,79%. Taka infografika tutaj. No i myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry wynik dla Rafała Trzaskowskiego. Człowieka, który, przypominam, dla części przynajmniej Polaków wyskoczył jak Filip z konopi. Także kończę mój monolog, moi drodzy. Zdaję sobie sprawę, że wśród was są no, wyborcy zarówno Rafała Trzaskowskiego, jak i Andrzeja Dudę. A może jeszcze na koniec powinienem powiedzieć, bo tak tylko dziabnąłem, że zagłosowałem na Trzaskowskiego, to może myślicie, że ja jestem jakimś wielkim zwolennikiem pana Trzaskowskiego. Otóż nie. To była najbardziej niekomfortowa sytuacja dla wyborcy, ponieważ ja musiałem zagłosować nie na swojego kandydata, tylko przeciwko komuś. To było najgorsze, co może być. Ja też nie popieram wszystkich postulatów pana Trzaskowskiego, absolutnie nie. To nie jest mój idealny kandydat na prezydenta. Natomiast jeżeli ktoś ma nas na arenie międzynarodowej reprezentować, bo to jest rola prezydenta, no to wolałbym zdecydowanie tutaj, żeby to był pan Trzaskowski niż pan Duda. Ale stało się. Moi drodzy, koniec materiału. Oczywiście zachęcam do pisania komentarzy. Ja części z was przynajmniej odpowiem, w zależności od tego, ile tam będzie tych komentarzy. Mam tylko taki apel do was. Słuchajcie, już jest po wyborach i mam nadzieję, że zejdzie z was to powietrze, to zacietrzewienie takie i to wrogie nastawienie do drugiego człowieka i że nie dacie upustu tego w komentarzu. Każdy ma prawo do własnych przekonań politycznych. Jesteśmy w Polsce, wszyscy, to jest nasz kraj i wszyscy jesteśmy Polakami. I nie dajcie sobie wmówić, że ktoś jest Polakiem lepszym, bo wybrał tego kandydata, a ktoś jest Polakiem gorszym, bo wybrał innego. To jest nieprawda. To jest woda na młyńskie koło tej kampanii wyborczej. Mam nadzieję, że w przyszłej kampanii nie będzie podziału na lepszych Polaków i gorszych Polaków. To tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.